środek ringu, przywitanie, tradycyjne stuknięcie się rękawicami. Ring wolny, runda pierwsza. I pierwsza runda. Bednarek i Dworzyński. Dworzyński w narożniku niebieskim, Bednarek w czerwonym. Na razie samym lewym prostym operują i Bednarek, i Dworzyński. Strzelił się lewym prostym Bednarek. Ładnie wyszedł lewym na górę Bednarek. Na razie ma problem Dworzyński z tym, żeby wstrzelić się w swoje kombinacje, żeby złapać, zlokalizować Bednarka. Ten prawy troszkę za bardzo pchany, nie było dynamiki. Na razie dość anemiczna ta pierwsza runda. Do kolejnej walki przygotują się Krzysztof Zachary, czempion hojnów Powiatnicki oraz Kamil Skowroński, boks Polonia Świdnicy. Wydaje mi się, że w tym pojedynku zwycięży ten z pięściarzy, który zdoła boksować po swojemu, zdoła przezwyciężyć. Może nie strach, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale takie spięcie pewne, emocjonalne być może również. Oczywiście to będzie banał, ale tutaj bardzo ważna rola jest narożników, które w tej chwili obserwujemy. Trzeba umieć dotrzeć do tej mentalności swojego reprezentanta. Zachęcić, nakłonić go do nieco aktywniejszego boksowania i zobaczymy, komu się to uda w drugiej rundzie. Dobrze, teraz lewym prostym zaczyna Dworzyński. Złapał odrobinę tej precyzji Dworzyński, tej, której brakowało w pierwszej rundzie. No głównie na lewe proste próbują się Bednarek i Dworzyński. To jest to abecadło bokserskie. Abecadło, ale na tym poziomie absolutnie niezbędne do wygrywania pojedynków. Thank you.
druga runda dobiegła końca, więc jeszcze jedno starcie przed Dworzyńskim i Bednarkiem. Kaczor na naszych ekranach ze swoim podopiecznym, a jest nim Przemysław Dworzyński. Ring wolny, runda trzecia. Ruszyli zdecydowanie do przodu. Teraz dobrze Dworzyński zaczął boksować lewym prostym, dołożył jeszcze cios na korpus. Może to będzie taka zachęta, która zmobilizuje go do nieco aktywniejszego, no nie chcę powiedzieć agresywniej, bardziej agresywnego, ale aktywniejszego boksowania. No i odpowiada również lewym Bednarek. Zapomniał na moment Bednarek o gardzie, szybko wykorzystał to Dworzyński. Zakończył się finał w kategorii wagowej do 54 kg. A więc czekamy na werdykt walki Bednarek-Dworzyński. No, walki dość spokojnej, delikatnie mówiąc. Za chwilę werdykt walki, a ja poproszę zawodników z kategorii 52 kg o przygotowanie się do ceremonii dekoracji. Jednogłośnie na punkty zwycięża Przemysław Dworzyński, Kaczor Boks i Juan Bajczyk. Proszę Państwa, za chwilę dekoracja wicemistrza oraz mistrza Dolnego Śląska w kategorii wagowej do 52 kg, a o dekoracji